Teraz pani poseł Filiks, proszę bardzo. Dziękuję. Panie premierze, miałam nadzieję, że już ta część publicystyczna przed komisją spowoduje, że już tylko tutaj będziemy mogli dyskutować w zakresie prac komisji, bo faktycznie ta część taka PR-owo-publicystyczna na konferencji była długa i nawet się ucieszyłam, że pan premier zrobił tą konferencję, bo pomyślałam sobie, na komisji będzie łatwiej i będziemy szanowali swój czas. Mam do pana takie pytanie natury ogólne. To jest taki cytat. Prawo jest ważną rzeczą, ale prawo to nie świętość. Przecież pani przyzwoitość. Nad prawem jest dobro narodu. Jeśli prawo to zaburza, to nie wolno nam uważać to za coś, czego nie możemy naruszyć. To mówię. Prawo, które nie służy narodowi, jest bezprawie. Zna pan ten cytat? Znam. A czyj to jest cytat? Myślę, że to jest cytat mojego taty. I pan się z nim zgadza? Tak. A ja właśnie nie. I myślę, że to nas różni, bo chciałabym powiedzieć, że my nie kwestionujemy na tej komisji kontekstu, o którym pan premier chciałby cały czas mówić, ciężkiej sytuacji COVID-u, bo my wszyscy doświadczyliśmy tej sytuacji. My, nasze rodziny, firmy, znajomi i przyjaciele. W ogóle to nie jest celem badań tej komisji. Ani również to, bo ja się co do zasady z panem zgadzam, że na pewno nie muszę być lekarzem, żeby stwierdzić, że bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem jest dużo bardziej narażający na zakażenie COVID-em niż otwarcie listu. I wzięcie koperty do ręki, co nie znaczy, że wzięcie koperty do ręki nie było również ryzykiem i są na to badania. I myślę, że to nasze nieporozumienie między nami wynika z tego, że ja chciałam przypomnieć panu, że my badamy podstawy prawne i celowość podejmowania tych decyzji, a nie to, czy pan premier i rząd mieli wówczas dobre intencje i czy sytuacja była ciężka, bo po co 6 miesięcy zajmować opinię publiczną, która wie, jaka była ciężka sytuacja, mówieniem im przez 2 godziny dziennie, że była ciężka sytuacja. No i właśnie tu się nie zgadzamy, bo ja uważam, że dobre intencje i czyjeś chęci nigdy nie stoją ponad prawem. Sąd może od 2015 roku jesteśmy w tak bardzo różnych, odległych od siebie obozach politycznych, bo ja stoję na takiej zasadzie, że ponad wszystkim jest państwo prawa i to gwarantuje nam wszystkim to, że dzisiaj nie żyjemy na Białorusi, tylko w Polsce. Właśnie to prawo i przestrzeganie prawa i tym zajmuje się ta komisja. Badamy, czy były podstawy prawne do podjęcia przez pana premiera decyzji. I prawdopodobnie te wszystkie pytania padają również dlatego, panie premierze, że bardzo duża część świadków na tej komisji nie przyszła i nie powiedziała tak jak pan, tak to ja podjąłem decyzję, jestem z tego dumny. Byli ministrowie i wiceministrowie, którzy w ogóle nie odpowiadali na pytania, bądź składali fałszywe zeznania, tak jak pan Soboń, twierdząc uparcie przez kilka godzin, że z organizacją wyborów nigdy nie mieli nic wspólnego. I koniec. I czytali tą regułkę. I teraz ja sobie myślę, i każda Polka i Polak również, że jeżeli nie ma się czego wstydzić, jeżeli nie ma się czego bać, to świadkowie nie kłamią, nie udają, że nie pamiętają i tak dalej. Więc proszę wybaczyć, nie będę się już odnosiła do tego, jak pan traktuje tę komisję. Ale my od 6 miesięcy słuchamy świadków, którzy wypierają się tego, co robili, przerzucają odpowiedzialnością. A to znaczy, że ta sprawa nie jest taka jasna i oczywista, jak pan premier chciałby opinii publicznej powiedzieć. I tym właśnie zajmuje się ta komisja. I chciałam to naprawdę grzecznie przekazać panu, żebyśmy przynajmniej na tym samym gruncie mogli rozmawiać, bo ja wiem, że COVID był ciężki. Kwestionujemy tryb procedowania tego wszystkiego, co tutaj miało miejsce. Nie, to jest mój ukłon grzeczności w stosunku do premiera, panie pośle Buda. I zaczynając od początku, zacznę właśnie od tego projektu, bo ja przyznaję, tego nie rozumiem i tutaj też jest rozbieżność w zeznaniach. Pan Dworczyk bardzo długo nie chciał się odnieść do różnic między projektami, a sam, że tak powiem, nad nimi pracował i panu je rekomendował. Proszę zatem, panie premierze, wytłumaczyć opinii publicznej. Ja panu, bo my dysponujemy tymi dokumentami i projektem z maila i decyzją. Proszę zatem wytłumaczyć opinii publicznej, jaki błąd prawny został usunięty, jeśli pomiędzy pana decyzją a projektem jest taka oto różnica. To, czego pan nie podpisał, to ten kawałek zapisu, bo reszta się nie zmieniła, brzmi: podjęciu i realizacji niezbędnych działań zmierzających do przeprowadzenia wyborów. A zmieniamy na zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów. To jest projekt, to jest decyzja. Ja bym chciała to zrozumieć i chciałabym, żeby pan premier również to wytłumaczył opinii publicznej. Co się różni w tym zapisie, który przeczytałam?
To jest niezgodne z prawem, to jest już zgodne z prawem i tutaj mamy podpis pana premiera, a projekt zostaje zmieniony. Przeczytać jeszcze raz tą różnicę? Bo wiem, że może nie, pan... Nie, nie trzeba. Jedno słowo się zmienia. Mógł pan wytłumaczyć, jaka to jest różnica prawna? I czemu służyła? Najpierw muszę się odnieść do tego, co na początku pani tak bardzo jako proszę, swoje ja credo filozoficzne przedstawiła. Salus populi suprema lex, jak mawiali Rzymianie. Dla mnie dobro publiczne jest najwyższym prawem i rzeczywiście tak uważam do dnia dzisiejszego. Mój tato opisał to innymi słowami. Być może nas to rzeczywiście różni. Salus populi suprema lex, pani poseł. A co do tego pytania, to powiem, że najważniejszą rzeczą jest chyba to, że w tej decyzji, bo ja nie potrafię się odnieść do jakie tam są dokładnie słowa projekcie, w tym projekcie. Dlatego chciałam teraz słucham tego, co pani powiedziała. Do przeprowadzenia wyborów. Dlatego najważniejszą panu różnicą zacytować. Jest zapewne to, że tutaj chodzi o niezbędne czynności zmierzające do przygotowania przeprowadzenia wyborów. Przygotowanie, czynności przygotowawcze. Musiały być podjęte różne czynności przygotowawcze, pani poseł, po to, żeby te wybory mogły się w ogóle odbyć. A jak czytałem ten wyrok sądu rejonowego z 29 listopada, to właśnie do tego się tam też ten sąd odnosił, że jest bardzo ważne, że te dwie instytucje mogły prowadzić te czynności przygotowawcze. No bo jak realnie można zrealizować wybory korespondencyjne, jeżeli wcześniej nie zostaną wydrukowane karty, insertowanie tych kart do głosowania i tak dalej, i tak dalej. To wszystko uwzględnił również sąd rejonowy. Jeżeli tego dotyczyło, a tak rozumiem tę różnicę, którą pani była łaskawa przytoczyć, to jak najbardziej zgadzam się z tą interpretacją, że ta nowa decyzja jest dużo bardziej właściwa. Czyli pan nie zlecił Poczcie Polskiej przeprowadzenia wyborów, tylko przygotowanie przeprowadzenia wyborów. Nie zleciłem Poczcie Polskiej przeprowadzenia wyborów, tylko zleciłem zaaranżowanie wszystkich czynności przygotowawczych, które były potrzebne, po to, żeby wybory się mogły odbyć w trybie korespondencyjnym. No właśnie, i to też jest takie dziwne na tej komisji od kilku miesięcy, bo PKW została pozbawiona funkcji przeprowadzenia wyborów. Nie, pani poseł, mogę powiedzieć... Tak, panie premierze. A mogę powiedzieć, pani poseł, jakie czynności po stronie PKW nie zostały w ogóle wyłączone, bo ogromna większość czynności, które przypisane są zgodnie z kodeksem wyborczym Państwowej Komisji Wyborczej, nie zostały wyłączone. A projektowanie i druk kart, kto się zajmuje normalnie? Projektowaniem i drukiem kart mogę nawet przytoczyć tutaj pewne informacje dotyczące akurat województwa pomorskiego, patrzę na pana prezydenta Karnowskiego, gdzie PKW prosi, czy sugeruje, że wójt, starosta, marszałek mają zadbać o karty do głosowania. Czyli to jest całkiem też normalne jeszcze w poprzednich czasach, nawet bez przedcovidowych. Co znaczy zadbać? Że panie premierze, no, nie wie pan. Proszę pytać PKW. PKW stwierdza, że obowiązkiem marszałka województwa, a także wójta i starosty jest druk i dostarczenie kart do głosowania komisjom obwodowym Państwowej Komisji Wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza jednoznacznie stwierdza, że obowiązkiem marszałka województwa, a także wójta i starosty jest wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów, czyli nie było to nic ekstraordynaryjnego, po prostu aby w sposób scentralizowany te karty móc na czas wydrukować. Decyzja o przygotowanie czynności przygotowawczych do przeprowadzenia wyborów została przeze mnie podpisana i skierowana do PWPW i do Poczty Polskiej. Ja pominę fakt, że przed tą decyzją nawet nie dostarczono panu, bądź nie zadbano o informację, żeby się dowiedzieć od PWPW, że PWPW nawet nie dysponuje takimi możliwościami, żeby wykonać pana decyzję. Ja pytam o te zmiany w tej decyzji nie bez powodu, bo nie wiem, czy pan śledził przebieg prac tej komisji, bo raz pan mówi, że nie, a potem wynika trochę, że tak, więc tak myślę dosyć wybiórczo, dochodzimy do tego momentu i tu są zastrzeżenia różnych organów, sądów czy Najwyższej Izby Kontroli w kwestii wydatkowania tych środków i niezawarcia tych umów. Czy pan mógłby powiedzieć, dlaczego wedle pana oceny, wiedzy,
Dokładnie ta część umowy zlecająca zawarcie tych umów Ministerstwa Aktywów Państwowych i Ministerstwu MSWA nie została wykonana, bo ja rozumiem, że tutaj zlecił pan w tej umowie czynności, których zresztą pan tutaj nie wymienił, ani konkretnie w pana decyzji nie jest zawarte, jakie czynności ma podjąć poczta, ani jakie są tego koszty, ile można na to wydać pieniędzy, a proszę powiedzieć, dlaczego według pana nie zostały zawarte przez ministra aktywów państwowych i pana ministra Kamińskiego umowy z podmiotami, choć było to częścią pana decyzji? Najpierw sprostowanie, pani poseł. W jednej z tych decyzji jest wymieniona lista czynności polegającej na wydrukowaniu odpowiedniej liczby kart do głosowania, instrukcji głosowania korespondencyjnego oraz oświadczeń o osobistym panie i tajnym premierze, oddaniu głosu. Panie premierze, ja tą decyzję na tej komisji czytałam mnóstwo razy. Tak. Może nie wchodźmy w szczegóły, bo po co będę panu udowadniała, że sformułowanie są... odpowiednia kart, liczba do głosowania nie jest sformułowaniem, który podaje tą ilość na przykład. W związku z czym nieporozumienia pomiędzy PWPW, Pocztą Polską, opisane w raporcie, brak podpisania przez ministerstwo pana Kamińskiego umowy, brak przyjęcia zlecenia poczty przez PWPW wynikały, panie premierze, stąd, że nikt nawet nie wiedział, ile powinien wydrukować tych kart. Dlatego z pełną świadomością, opierając się na faktach i zeznaniach, informuję pana, że ta decyzja nie zawierała szczegółów, na których mogły się później oprzeć te organy, żeby pana decyzję wykonywać. A pana ministrowie jeden i drugi odmówili do określenia tego w sposób otwarty i formalny i nie chcą się dzisiaj do tego przyznać i mówią, ja się tym nie zajmowałem, to premier, ja tego nie czytałem, ja tego nie widziałem, to było spotkanie nieformalne. Pan nam tu dzisiaj powiedział, że opinia publiczna sobie coraz lepiej wyrabia opinię. Wie pan, opinia publiczna słyszy od pół roku, że ludzie, którzy powinni przyjść i powiedzieć, to robiłem, za to odpowiadałem, mówią, ja tego nie robiłem, ja za to nie odpowiadałem, więc proszę nie być takim pewnym, co na to opinia publiczna. I naprawdę proszę mi wierzyć, że gdyby pan zechciał, nie wiem, czy pana to interesowało jako premiera wówczas, zagłębić się w to, jakie kłopoty dla tych również podmiotów rodziło to, że pana decyzja tego nie określała, umowy nie byłyby zawarte, to wiedziałby pan, skąd był ten chaos, te awantury i te przepychanki. Ale ja pana zapytałam, dlaczego według pana wiedzy pan minister Sasin nie zawarł tej umowy? Pani poseł, obie te decyzje miały rygor natychmiastowej wykonalności. O wiem. I dlatego, mając na uwadze to wszystko, co działo się wówczas wokół mnie, dla mnie to była wystarczająca przesłanka, aby sądzić, że te kwestie, które są niezbędne jako czynności przygotowawcze przez te dwie instytucje, przez te dwie przedsiębiorstwa, zostaną przygotowane. Ja muszę powiedzieć, że nie wiem, dlaczego w tamtym czasie, wkrótce potem, do powiedzmy 10 maja, kiedy już było wiadomo, że się te wybory przecież nie odbędą, prawda, bo już ta data zapadła. A czemu miałoby dlaczego się nie odbyć, jeśli pan przed chwilą powiedział, że pan miał pewność i przekonanie, że te instytucje mogę przygotują dokończyć, te pani wybory? Poseł, bo nie odpowiedziałem jeszcze na pytanie, pani zadaje mi drugie. Powiedziałem, że w tym krótkim czasie między 16 kwietnia a 10 maja byłem przekonany, że te czynności, które muszą być wykonywane przez te dwa przedsiębiorstwa, są wykonywane, bo jest rygor natychmiastowej wykonalności. A o umowy bądź ich brak proszę pytać odpowiednie komórki administracji publicznej, czyli te dwa ministerstwa, tych dwóch ministrów, ponieważ ja pytałam się tym nie zajmowałem. I wybaczy pan, panie premierze, ale chyba nie chce pan przekonać opinii publicznej, że pan wydał taką decyzję i mówi dzisiaj na komisji, miałem przekonanie, że te podmioty będą to robić. Nie tylko miałem przekonanie, ale te podmioty to robiły, pani ale, poseł. No to też jest kwestia dyskusji, na co robiły, jak robiły i za ile robiły i z kim robiły i tym też zajmuje się ta komisja. Ale chciałam dokończyć swoje zdanie, proszę wybaczyć, żeby pan chciał powiedzieć opinii publicznej, że zlecił pan przeprowadzenie wyborów swoją decyzją i zlecił pan zawarcie swoim ministrom umów i nie zechce pan odpowiedzieć komisji na pytanie, dlaczego pana ministrowie nie zawarli tych umów.
pani dlaczego? Poseł, gdybym, czy pan kontrolował ten proces w takim razie? Gdybym tylko to wiedział, to bym na pewno państwu starał się podpowiedzieć, jakie mogą być przyczyny. Ani wówczas, ani dzisiaj nie zapytał pan o to premiera Sasina. Ale mogę powiedzieć tyle, Sasina, że z mojego punktu widzenia najważniejszą kwestią był rygor natychmiastowej wykonalności, dobrze, ale który, bardzo, był, panie który był wystarczającą przesłanką. Bardzo proszę, nie, będę musiała sądu przerywać, bo mój czas jest ograniczony, ale dlatego... Proszę, pani poseł, mi tak nie, bo pan mówi o tej wykonalności wiele razy i chciałam tylko opinia, powiedzieć... a ja przedstawiam nie, to fakty. Jest fakt, że pan mówi czwarty raz o tym, że pan uznał, że jest ta klauzula wykonalności. Mówi no pan właśnie, czwarty raz, dwa razy posłuchał. No właśnie, ale mówi pan o tym czwarty raz, a my mamy ograniczony czas na zadanie pytania. W związku z tym, kiedy pozwolę sobie, proszę tego nie odbierać jakoś negatywnie, kiedy będzie pan piąty raz odpowiadał to samo, a nie odpowiadał na moje pytanie, postaram się delikatnie przerwać i jednak zapytać. Znaczy, pan chce nam dzisiaj powiedzieć, że ani wówczas, wydając tą decyzję, ani w trakcie tego procesu na przestrzeni tych kilku tygodni, ani do dzisiaj nigdy nie zechciał pan dowiedzieć się, dlaczego ministrowie nie wykonali tej części pana decyzji, która dotyczyła zawarcia umów przez oba ministerstwa. Bo jest to przedmiotem prac tej komisji. Stąd moje pytanie. Prezes Rady Ministrów wydaje decyzję i dla mnie najważniejsze jest, czy te czynności przygotowawcze, które w danej decyzji są zawarte, są wykonywane. To było dla mnie wówczas najistotniejszą przesłanką. A szczegóły dotyczące tego, co się działo potem z tymi umowami, proszę pytać odpowiednich ministrów, ponieważ to nie leżało już w moim zakresie obowiązków. Jak najbardziej dla kontrola nad tym, co robią ministrowie, leżała w zakresie. Dla mnie tak, ale kontrola pracy tego, pani poseł, żeby decyzja była realizowana i decyzja była realizowana, to było dla mnie najważniejsze, a poza tym wiele innych, dużo ważniejszych spraw wiążących się z życiem ludzi, zdrowiem ludzi. Dobrze, to już wiemy, to już wiemy. Znaczy, proszę mi, naprawdę, proszę, żebyśmy się szanowali wzajemnie. Nie musi pan mówić 100 razy, jak pan ciężko pracował dla życia, zdrowia i ludzi i przedsiębiorstw. Doceniamy, naprawdę, cała Polska doceniła. Ja również doceniam i wystarczy to powiedzieć raz. Wie pan, to są takie wierszyki o samochwale i tak dalej. No po co tak? Powiedział pan to 6 razy na tej komisji i 9 razy na konferencji. Już to wiemy. Nie będzie za to braw, bo taka jest rola premiera. I proszę już mi o tym nie opowiadać, bo naprawdę to zajmuje nam czas. Pani poseł, czy pan bardzo sobie ważny zdaje, jest panie kontekst, premierze, w jakim działaliśmy wtedy. Tak, dlatego o tym kontekście o tym też mówię, już pan wielokrotnie powiedział. Ale naprawdę, ten wierszyk o samochwale, naprawdę. Panie premierze, czy pan sobie zdaje sprawę z tego, że z niezawarcia tych umów wynikały problemy choćby z finansowaniem i z tym, żeby te podmioty, którym pan zlecił te zadania, mogły mieć, że tak powiem, wprost zapłacone za to, co pan im zlecił? Czy pan się tym zainteresował? Według mojej najlepszej wiedzy w końcówce roku 2020 te podmioty otrzymały rekompensatę za swoje działania wynikające z tej decyzji. A czy te podmioty otrzymały zgodnie z pana decyzją i umowami w normalnej procedurze, czy musiały wejść w spór prawny z państwem polskim? Te podmioty otrzymały tę rekompensatę z rezerwy ogólnej. Środki w rezerwie ogólnej są zabezpieczone właśnie na cele, różnego rodzaju cele, których wcześniej nie dało się przewidzieć. COVID-u nie dało się przewidzieć w końcówce roku 2019. Ja zapytałam pytanie, panie premierze, czy te podmioty weszły w spór prawny z państwem polskim, żeby odzyskać te pieniądze? Te podmioty, według mojej najlepszej wiedzy, pisały do ministra aktywów państwowych. Procedura ruszyła. Była to procedura ustawowa. Na koniec Krajowe Biuro Wyborcze otrzymało te środki z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem oczywiście Ministerstwa Finansów, i zrekompensowało wydatki, które zostały uznane przez KBW. KBW było weszło tym, w spór z państwem polskim, czy nie, te podmioty? Czy wystąpiły na drogę sądową, żeby odzyskać nie wiem tego, czy na drogę sądową wystąpiły, natomiast wystąpiły. Wiem, że... Myślę, że pan wiem, to jednak że... wie. Nie, pani poseł, nie wiem tego, czy wystąpiło na drogę sądową. No to nieładnie, że pan nie wie, że wydał pan decyzję. Wiem, że była ścieżka ustawowa, a następnie zapłata z panie premierze, no to chcę panu powiedzieć, że bardzo nieładne i niestosownie jest, żeby pan premier Rzeczypospolitej wydał decyzję, która rodzi skutki finansowe i dzisiaj, po tak długim czasie, nie miał pojęcia, czy poniesione koszty zostały odzyskane bądź nieodzyskane i czy te podmioty, którym pan to zadanie zlecił,
Ale myślę roztropnie, musiały, proszę mi pozwolić dokończyć, musiały wstąpić na... że te podmioty musiały wstąpić spór prawny, panie premierze, spór prawny z państwem polskim. I do głowy by nie przyszło, że pan nie będzie tego wiedział, że się musiały sądzić, żeby odzyskać te pieniądze. Co właśnie wynika z tego galimatiasu, o który pana tutaj pytamy. A proszę powiedzieć, dlaczego w decyzji z 16 kwietnia nie polecił pan... nie polecił pan Poczcie Polskiej pozyskania danych ze spisów wyborczych, skoro poczta miała dostarczać pakiety wyborcze, bo to był następny spór prawny, galimatias. Już się boję zapytać, czy pan zna ustawę abolicyjną Sejmu, która musiała chronić samorządowców, żeby nie byli pociągani do odpowiedzialności karnej. Tą ustawę pan zna. Tę ustawę znam, pani poseł. Żadnego galimatiasu nie było. Proszę mi tutaj nie imputować swoich sugestii. Czemu Sejm musiał ratować samorządowców przed odpowiedzialnością? Opinia, a opinia publiczna wyrobi sobie. To jest pani subiektywny osąd tej sprawy. Proszę opinii publicznej powiedzieć, dlaczego Sejm Rzeczypospolitej musiał podjąć ustawę, w której ściągał odpowiedzialność prawną z samorządowców, żeby nie czekały ich wyroki za przekazywanie danych. Dlaczego Sejm to zrobił? Dlatego, że skandaliczne działania Platformy Obywatelskiej doprowadziły do wysadzenia w powietrze wyborów. Dobrze, ale, samorządowcy, którzy przekazywali dane, musieli mieć pewność, że nie Ale to już było po czasie, żadnego, panie premierze. Dlatego na zasadzie kontratypu zrobiona została tego typu ustawa abolicyjna. Nie chciałby pan chyba, wiem, że jakiś taki kompleks pewny premiera Tuska pan ma, ale nie chciałby pan chyba premierowi Tuskowi przypisać aż takich wielkich możliwości, żeby powiedzieć opinii publicznej, że to Platforma Obywatelska wydawałaby później wyroki. Szanowny panie, dlatego musieliśmy w Sejmie przyjmować takie ustawy, żeby wszystkich samorządowców z góry uwolnić od odpowiedzialności karnej przed sądami, ponieważ zgodnie z tym galimatiasem działali niezgodnie z prawem. Pan premier sobie świetnie radzi, nie musi pan krzyczeć, naprawdę. Jeżeli państwo nie macie kompleksów, to wezwijcie tutaj pana Donalda Tuska i pana Rafała Trzaskowskiego, bo zdaje się zrezygnowaliście. Może będzie pan pozwalał, że będziemy decydowali, kogo będziemy wzywali. Familiada pana Jońskiego. Nie pierwszy raz, że tak powiem delikatnie. Wolę familiadę niż film Kłamczucha. Żeby mi pan przewodniczący również nie przerywał. Proszę nie wyłączać mikrofonu pani poseł Felix. I proszę mi to, tak panie premierze. No właśnie. Nie pierwszy raz pan się dalece minął z prawdą, ponieważ powiedział pan dzisiaj opinii publicznej na swojej konferencji, że zrezygnowaliśmy wczoraj ze świadków, których mieliśmy przesłuchiwać. Otóż nie, panie premierze. Tak, słyszałem, pani poseł. Otóż właśnie prostuję tą informację. Otóż świadków, o których pan mówił, na tej liście nie było, więc z nich wczoraj nie zrezygnowaliśmy. To nie pan mnie dzisiaj przesłuchuje, chciałam tylko powiedzieć, więc skoro nam tak dobrze idzie, to chciałabym, żeby pan dalej odpowiadał na moje pytania. Czy zabezpieczył pan MAP i MSWiA środki na pokrycie? Proszę posłuchać chwilę pytań. Tak, to prawda. Czy zabezpieczył pan Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo MSWiA środki tym ministerstwom na pokrycie wydatków poniesionych przez Pocztę Polską i PWPW na przygotowanie wyborów kopertowych, kiedy wydawał pan tą decyzję? Precyzyjnie pytam, kiedy wydawał pan tą decyzję? To co wówczas? Wówczas zabezpieczył pan dla Ministerstwa Aktywów Państwowych i MSWiA środki na pokrycie wydatków poniesionych przez te podmioty. Pani poseł, o ile dobrze pamiętam, w rezerwie celowej na wybory prezydenckie w roku 2020 zabezpieczone było ponad 500 milionów złotych. Ostatecznie te wybory kosztowały około 320 milionów złotych. Zawsze jak zbliża się rok wyborczy, minister finansów planuje tego typu środki, a na nieprzewidziane wydatki planowane są... Ale pytam, czy zabezpieczył pan te środki? A na te czynności konkretnie. A na nieprzewidziane wydatki, czyli na czynności nieprzewidziane wcześniej, zwykle te środki są zabezpieczone w tak zwanej rezerwie ogólnej. Cytuję pana ministra Sasina. Mówię, dlaczego nie udało się doprowadzić do końca zabezpieczenia środków, które umożliwiłyby mi zawarcie takiej umowy. Niezależnie od tego pierwszego argumentu, o którym powiedziałem. Czy pan wie, że minister pana rządu zeznawał na tej komisji, że nie zawarł umowy, bo nie były zabezpieczone środki? Czy może też pan o tym nie wie, tak samo jak nie wie pan, że w spór z państwem polskim musiały wejść te podmioty? Pani poseł, raz jeszcze powtórzę. Z mojej perspektywy
środki w rezerwie celowej oraz środki w rezerwie ogólnej więcej niż nadmiarowo zabezpieczały przeprowadzenie wyborów, co też zostało udowodnione łącznymi kosztami pokrytymi przez ministra finansów po przeprowadzonych wyborach. To ja jeszcze raz zacytuję pana ministra, w czerwcu i w bo pan mi odpowiada to samo, a ta komisja nie bada procedury budżetowej, nawet nie chce jej znać, nie grozi mi bycie premierem ani ministrem finansów, żeby w takie szczegóły wchodzić. Ale ona jest potrzebna, bo wtedy panie by pani premierze, bardzo proszę, żeby pan już przestał, bo ma pan takie nadmierne pobudzenie, a pan mi nie pozwolił zadać pytania. Nie, mówię, pani, dlaczego pani poseł, nie udało się... Tylko może pogłos jest jakiś tutaj w tej sali. Bo ja naprawdę powiedziałem już Prywa trzy pan, razy na to pytanie. Piąty raz, nie, pan w ogóle nawet nie zaczął odpowiadać na moje pytanie. Szczerze mówiąc... Spróbujmy jeszcze raz. Na żadne. A proszę teraz, żeby pan powiedział, że prawdą jest to, co zeznał pan minister Sasin. I po to przytoczyłam ten cytat, że nie mógł zawrzeć umowy, ponieważ pan, premier rządu, nie zabezpieczył środków. Mówię, dlaczego nie udało się doprowadzić do zabezpieczenia środków, które umożliwiłyby mi zawarcie takiej umowy. Mówi minister Sasin na tej komisji. Proszę pytać nie, pana nie pani poseł, ja wspomniałem Sasina. Tylko o tej dodatkowej kwestii. Mówiłem, dlaczego nie mogłem zawrzeć tej ustawy, tej umowy. Zapytałam pana Sasina. Proszę pytać pana ministra, pana premiera Sasina o tę jego wypowiedź. Ja mogę pani powiedzieć, że środki były w jakimś sensie podwójnie zabezpieczone, bo były w rezerwie celowej i w rezerwie ogólnej. Ostatecznie koszty okazały się dużo niższe niż założenia pierwotne. To dlaczego później Poczta Polska na samym początku, bo od tego się zaczął ten proces, o który przecież pan nie wie. Tak, pan jest zajęty dzisiaj nadal ratowaniem wszystkiego w Polsce, że pan nie wie nawet, że pan doprowadził do tego swoimi decyzjami, bądź pana ministrowie, żeby te podmioty musiały się sądzić z państwem polskim. Nie, to państwo doprowadziliście poprzez obstrukcję. Ale do tego zaraz dojdziemy. Proszę mi powiedzieć, dlaczego ta Poczta Polska i PWPW musiały występować do ministra finansów o zapłatę faktur i co się stało, jak wystąpiły? Zapadł tą korespondencję. Nie znam korespondencji szczegółowo, ponieważ jak wpływa korespondencja, która odnosi się do właściwości... A dlaczego musiały występować? Jak wpływa korespondencja do KPRM-u nawet, która odnosi się do właściwości innych ministrów, jest ona automatycznie przesyłana do innych ministrów. Czas? No i widzi pan, właśnie te pana odpowiedzi służą temu, żebyśmy my tych pytań mogli nie zadawać. A ja mam do pana jeszcze około 50 jakby istotnych pytań, nie o, bardzo się cieszę, pani o pandemię. Tylko proszę odpowiedzieć na moje ostatnie pytanie. Dlaczego Poczta Polska i PWPW musiały wystąpić do ministra finansów o zapłaty faktur i się sądzić? Dlaczego? Przepowiedź opinii publicznej. Dlaczego? Nie było wcześniej trybu realizacji zapłaty za poniesione koszty przez Pocztę Polską i PWPW, ponieważ jesienią 2019 roku nikt nie wiedział, że wybuchnie COVID na świecie. A co to ma wspólnego z moim pytaniem? No właśnie, proszę mnie wysłuchać do końca. Wybuchła największa pandemia od 100 lat. W związku z tym w trybie ekstraordynaryjnym należało przygotować Dobrze, wybory korespondencyjne. To jest to samo pytanie, szósty raz sformułuję no i inaczej. Pani wysłuchać nie, panie premierze, bo to nie spektakl teatralny. No naprawdę nie pasuje do pani odpowiedzi proszę, i nie chcę pani poseł wysłuchać. Szkoda. Proszę, ja wiem, że ta retoryka może dociera do wielu pana wyborców, ale nie wszyscy w Polsce tak myślą. W takim razie sformułuję inaczej. Czy zgadza się pan z ministrem Sasinem i ministrem Kamińskim, że przez to, że pan nie przekazał im środków finansowych, nie mogli zawrzeć umów z Pocztą i PWPW? Czy pan się z tym zgadza? Pani poseł, w ogóle nie zajmowałem się tą sprawą od tej strony. Rozumiem, pytam, czy pan się zgadza. Wiedziałem, że jest, ja nie odnoszę się do prywatnych opinii, czy opinii przedstawianych przez Komisję Śledczą kogoś innego. Nie mam tych cytatów przed sobą. To jest rola świadka. Musiałbym mieć te cytaty przed sobą, mogę się ale ja to być może bardziej zacytowałam panu dwa cytaty pana Sasina. Z mojego i pytam, czy pan widzenia... się zgadza z opinią pana ministrów, że przez to, że pan nie przekazał środków finansowych, czy z powodu niezabezpieczenia środków, tak zeznali. Nie mogli zawrzeć umów. Czy pan się z tym zgadza? Raz jeszcze. Środki były przygotowane w budżecie państwa polskiego w rezerwie celowej na przeprowadzenie wyborów prezydenckich. W związku z tym dla mnie nie stanowiło to problemu, co koniec końców zostało udowodnione, bo oba przedsiębiorstwa otrzymały rekompensatę za poniesienie kosztów. I to jest właśnie ta filozofia, skończyłam pytania waszych rządów,
że pan tu przychodzi po 3 latach i w ogóle pana nie obchodzi, po czterech latach. I w ogóle pana to nie obchodzi. I w ogóle się pan tym, szczerze mówiąc, nie interesował, że Poczta Polska i PWPW nie miały, to proszę się zgłosić na prokuraturę z tym problemem. Wie pan, to jest po prostu to jest skandaliczne, że pan jako premier mówi opinii publicznej, że pan w ogóle nie wie, że te podmioty musiały wejść na drogę sporu sądowego z państwem polskim. Te podmioty weszły. Otrzymały rekompensatę pod koniec. Nie od pana, nie normalnie, musiały się sądzić i więcej panu powiem. Rekompensatę z rezerwy. Do dzisiaj nie otrzymały zwrotu poniesionych kosztów w całości. I tak według sądziły się z państwem polskim, ponieważ premier tego państwa nie wie, co wynikało z decyzji, którą wydał. Dziękuję bardzo. Będę miał jeszcze dużo pytań. Dobrze, panu posłuchaj.